Celem referatu będzie próba wskazania przyczyn takiej, a nie innej waloryzacji. Będzie próba wskazania przyczyn takiej, a nie innej waloryzacji różnego rodzaju źródeł historycznych, waloryzacji obecnej, na przykład przedstawionych przez panią dr Kolbuszewską koncepcjach źródła, bo to w niej w jakiejś mierze odzwierciedla się stosunek historyków do szeroko rozumianych relacji czy świadectwa ustnego. Rewolucja epistemologiczna, jaka dokonała się w momencie przejścia od postrzegania przeszłości w kategoriach wiary do uznania jej za przedmiot wiedzy, jak nazwał zjawisko Krzysztof Bomian, zmieniło na stałe stosunek historyków do świadectw ustnych czy przekazów ustnych. Zdaniem Bomiana aż do XVII wieku historia jest tylko pamięcią utrwaloną na piśmie, a historyk był uzależniony od pamięci swojej lub innych. Rozwód historii i pamięci stał się możliwy, gdy historia ustanowiła swoje fundamenty w poznaniu pośrednim. Ten rodzaj poznania zakłada bowiem, że wiedza o przeszłości jest niezależna tak od postrzegania, jak i od pamięci. Dzięki poznaniu pośredniemu zatem historia jawi się jako niezależna od pamięci. Jak pisze Bowen, historia obejmuje przeszłość, której nikt nie pamiętał, a historycy stają się krytykami pamięci, zdolni wykazać, że dany świadek nie był tam, gdzie twierdzi, lub był tam w innym momencie niż ten, który podaje, lub też, że sprawy przebiegały inaczej niż on utrzymuje. Uznanie poznania pośredniego za właściwe dla historiografii oznaczało jednocześnie konieczność odrzucenia twierdzeń pamięci, a je kojarzono z przekazem ustnym, na rzecz dowodów obecnych w dokumentach. Warunkiem wiarygodności historycznych obrazów przeszłości miała być nie tylko niezależność od obarczonej czy obarczanej wieloma całościami pamięci, ale też konieczność udowodnienia, udokumentowania pojawiających się w narracji tez. Oparcie praktyki badawczej na poznaniu pośrednim miało sprawić i przekonanie wielu historyków sprawiło, że historia nie tylko mogła być świadectwem odpływania pamięci, ale mogła też zweryfikować pamięć określającą świadomość historyczną danej wspólnoty. Przekonanie Bomiana, jeśli przywoływanie dowodów odróżnia historię od fikcji, to charakter dowodów Jeśli przywołanie dowodów odróżnia historię od fikcji, to charakter dowodów, które historia przywołuje, odróżnia ją od pamięci. Dowody bowiem odwołują się do szczątków pozostałych z przeszłości i w ten sposób stają się źródłami, za pośrednictwem których można poznawać tych, co je stworzyli, a nierzadko tych, co ich w swoim czasie używali. Dowody uznawane przez pamięć są całkowicie odmienne. Byłem tam, widziałem na własne oczy, to dla pamięci nieotwarty argument. Podobnie jak powiedział mi to, znam go, więc wierzę mu. Póki historia traktowana była jedynie jako zapis pamięci, dowody takie były dla niej wystarczające. W konsekwencji, tak jak utożsamianie się z przeszłością jest konstytutywne dla pamięci, tak dystansowanie się wobec niej jest konstytutywne dla historii. W konsekwencji historia jest nauką, gdyż opiera się na dowodach, a to znaczy, że mamy do czynienia z jakościowym odróżnieniem pamięci i dowodu świadectwa. Nie jest on zapisem pamięci, ale elementem warunkującym poznanie. To na jego podstawie historyk musi zrekonstruować cechy rzeczywistości, jakiej jest pozostałością. Oczywiście można w tym miejscu zadać pytanie o to, czy albo na ile źródło pisane jest niezależne od pamięci, lub czy nie jest jedynie pamięcią spisaną, w celu ocalenia tego, co z czasem mogłaby pamięć z czasem pominąć. Nieco inne stanowisko zajmuje Paul Ripper, który zauważa, że pamięć jest matrycą historii, natomiast historia może być postrzegana jako pamięć zweryfikowana. W konsekwencji pamięć, wbrew dążeniu historyków do radykalnego przeciwstawienia historii pamięci, jego zdaniem winna być traktowana jako partnerka historii. Mimo że historia jest rozleglejsza od pamięci, historia może, jak pisze Ripper, uzupełnić, skorygować, nawet odrzucić pamięciowe świadectwo przeszłości, ale co ważne, nie może go uchylić. W konsekwencji rywalizacja między pamięcią a historią, między wiernością jednej a prawdziwością drugiej, nie może rozstrzygnąć się na płaszczyźnie epistemologicznej. W jego przekonaniu konflikt ten
należałoby przenieść na scenę czytelnika historii, do odbiorcy tekstu historycznego, ma określić sobie samą przestrzeń dyskusji i w publicznej dyskusji, równowagę między historią a pamięcią. Niezaprzeczalnym przywilejem historii pozostaje natomiast fakt, iż nie tylko poszerza ona pamięć zbiorową poza pamięć aktualną, ale także na tym, że koryguje, krytykuje, a nawet potrafi odrzucić pamięć określonej wspólnoty. Tak jak w przekonaniu Krzysztofa Pomiana, świadectwa, źródła, dowody są pozostałościami przeszłej rzeczywistości, na podstawie których musi ją zrekonstruować, tak zdaniem litera ciągłość przejścia od pamięci do historii zapewniają pojęcia śladu i świadectwa, gdyż świadectwo stanowi podstawową strukturę pośredniczącą między pamięcią a historią. W jego przekonaniu świadectwo staje się pośrednikiem pamięci, która wyposaża pamięć deklaratywną w ciągłość narracyjną. Tak pojmowane świadectwo inicjuje proces poznawczy, który wychodzi od pamięci deklaratywnej, czyli chodzi przez archiwa i dokumenty, a kończy na dowodzie dokumentalnym. Zwraca w tym miejscu Litera uwagę na jeszcze jeden istotny element, który zadecydował o takim, a nie innym stosunku historyków do relacji ustnych, a mianowicie na pismo. To w piśmie, jak sądzi, ujawnia się pragnienie niezawodności pamięci. W momencie zapisu pamięć zostaje uchwycona w studium stwierdzenia, uzewnętrznia się w świadectwie. Świadectwa ustne stają się dokumentami wtedy, gdy zostaną utrwalone. W tym momencie, wchodząc w przestrzeń pisma, pamięć ulega archiwizacji i dokumentalizacji. Zmiana statusu świadectwa mówionego na archiwalne stanowi pierwszą historyczną przemianę żywej pamięci, ale świadectwo nie kończy swojej drogi wraz z ustanowieniem archiwum, lecz wyłania się pod koniec poznawczego dążenia na poziomie reprezentowania przeszłości za pomocą opowiadania, środków retorycznych czy postaci obraznych. Zdaniem Krzysztofa Pomiana zatem historia uwalnia się od pamięci w momencie wkroczenia na scenę dowodów, źródeł, do których odwołują się historycy. Ale warto podkreślić, że podobnie jak pamięć jest nie tylko pamięcią czegoś, ale i czyjąś, takie źródła pisane mają takie same odniesienie. Dowód, a w konsekwencji historiografia, stają się zapisami czyjegoś sposobu doświadczania świata i czyjejś pamięci. Niezależnie jednak od tej ostatniej uwagi, źródła prawomocności wiedzy historycznej są ciągle oparte na zakładanej wierze w uprzywilejowaną pozycję dowodu dokumentu. W ramach tej wiary źródłu pisanemu przypisuje się ostatecznie moc odwzorowywania czy reprezentowania rzeczywistości. Natomiast świadectwo ustne na gruncie takiego systemu założeń jest w stanie przekazać co najwyżej poglądy autora. W konsekwencji relacje ustne, postrzegane najczęściej jako werbalizacja pamięci, charakteryzowane są zazwyczaj jako zdarzeniowe, wybiórcze, jakościowe, oceniające czy wreszcie stronnicze i są narażone na zniekształcenia związane z procesem komunikacyjnym. Te negatywne z punktu widzenia historiografii cechy, przekonanie, których historyków odnajdują swoją genezę w samej naturze tego typu relacji i skutkują subiektywizmem oraz brakiem wiarygodności i reprezentatywności. Jak i śmierć, taka charakterystyka, w której ujawnia się jednocześnie stosunek historyków do relacji ustnych, jest pochodną zakładanej czy przyjmowanej przez historyków koncepcji źródła. Jeśli bowiem uznamy źródło pisane za fragment przyszłej rzeczywistości bądź jej reprezentację, to niesie to sobą określone konsekwencje poznawcze odnoszące się do kwestii wiarygodności czy obiektywności źródła oraz możliwości poznawczych nauki historycznej. Jeśli natomiast przyjmiemy, że źródło odbija co najwyżej horyzont poznawczy bądź poglądy jego autora, to subiektywizm, obiektywizm relacji ustnych oraz tradycyjnych źródeł pisanych nie będzie albo nie powinien być przedmiotem sporu. Ostatecznie zatem problemem jest nie tyle to, dlaczego historycy postrzegają relacje ustne za mało wiarygodne, a przez to mniej wartościowe, ale raczej dlaczego tradycyjne źródła pisane, a przynajmniej niektóre z nich, uznaje się za wiarygodne, obiektywne i odzwierciedlające w cudzysłowie przyszłą rzeczywistość. Odpowiedź na to pytanie wydaje się być kluczowa nie tylko dla zmiany nastawienia do relacji świadków, ale także, a może przede wszystkim dla uzasadnienia wiarygodności historycznych obrazów przeszłości. W tym kontekście wydaje się, że wiarygodność źródeł pisanych jest najczęściej pochodną szeregu założeń odnoszących się m.in. do ich trwałości i niezmienności. Świadek może zmienić swoje zeznania, źródło nie może. Źródła pisane nie podlegają bowiem zmianom podawanym przez późniejsze niż opisywane wydarzenia. Donald Ritchie twierdzi, że historycy postrzegają tradycyjne źródła jako obiektywne, mając na myśli ich bezstronność i niezmienność właśnie, choć nie zaprzeczają ich podatności na nowe interpretacje. Relacja ustna jawi się z kolei jako subiektywna, a to znaczy, że ma charakter partykularnej czy indywidualnej wizji świata narratora. Choć niewątpliwie
rodzi się w tym miejscu pytanie o to, czy wizja świata jest rzeczywiście własnością jednostki, a nie kultury, która mu ją narzuca. A zatem fundamentalnym pytaniem, które pojawi się musi w momencie, gdy zastanawiamy się nad stosunkiem historyków do relacji ustnych, pozostaje zatem problem wiary badaczy przeszłości w tekst, dokument pisany czy drukowany. Wiara ta jest w pewnym sensie wchodną pragnienia do trwałego zachowania czy zatrzymania tego, co funkcjonowało jedynie jako przekaz ustny, a jednocześnie chęć uniezależnienia się historyków od pamięci. Bo, jak już to wcześniej zostało powiedziane, rozdzielenie pamięci i historii powinniśmy postrzegać w kategoriach rewolucji, która pozwoliła pojmować przeszłość już nie w kategoriach wiary, ale wiedzy. Opuszczę pewien fragment i przejdę do konkluzji zgodnie z sugestią przewodniczącego. Stosunek. Po pierwsze zatem, stosunek do tradycji ustnej, czy świadectwa ustnego, czy przekazu ustnego zmieniał się w trakcie dziejów. Choć współcześnie historię mówioną mitle odkrywamy, co odzyskujemy. Stosunek ten jest w jakiejś mierze konsekwencją przyjętej czy zakładanej koncepcji poznania. Po trzecie, stosunek ten jest tak określany także przez obszary zainteresowań badaczy historyków. Stosunek ten jest w jakimś stopniu pochodną uznania świadectwa ustnego za domenę pamięci, a tą z natury postrzega się jako wybiórczą, odmienną, wydarzeniową, której nie sposób oddzielić od zwierzeń i postaw. Uznanie świadectwa ustnego za źródło historyczne wiąże się ze spełnieniem pewnych, charakterystycznych dla pisanego źródła historycznego kryteriów, to znaczy utrwalenia, spisania czy nagrania oraz udostępnienia, czyli umieszczenia w bibliotece bądź w archiwach, a zatem spełnienia tych kryteriów, które odnoszą się do możliwości reinterpretacji i weryfikacji relacji poprzez spisanie ich w standardy tradycyjnej koncepcji źródła historycznego. Nieufność wobec świadectw ustnych wynika także z wiary w moc reprezentowania rzeczywistości przez dokumenty czy pisane źródła historyczne. Świadectwa ustne jawią się w tym przypadku jedynie jako odzwierciedlenie pamięci narratora. Kolejny punkt brzmi tak, odrzucenie pamięci na rzecz dokumentu jest w jakiejś mierze także konsekwencją pojmowania jej w kategoriach jednostkowej wizji świata. Jeśli jednak pamięć będziemy rozpatrywać jako zjawisko o charakterze kolektywnym, sytuacja może ulec zmianie. Pojawia się w tym miejscu pytanie o to, czy pamiętamy to, co chcemy pamiętać, czy też pamiętamy to i tak, co każe nam pamiętać społeczeństwo czy kultura, w której przyszło nam żyć. Kolejny punkt. Zbliżenia między historią a pamięcią zacierają się tam, gdzie przeszłość jest pod różnymi względami bliska historykowi, a zatem wtedy, gdy mamy do czynienia z tak zwaną historią teraźniejszości. Fotografia, kino, radio, telewizja, wideo, internet stworzyły zdaniem Krzysztofa Pina pamięć zbiorową, która umożliwia ponowne przeżycie przeszłości i nadaje przeszłości wymiar zmysłowy, czyniąc z niej przedmiot niby postrzegania. Kolejny punkt mówi o tym, że rehabilitacja pamięci, jak zauważyła Ewa Domańska, a teraz mówią także, że zmiana stosunku historyków do przekazu czy świadectw ustnych była możliwa, kiedy zaczęto postrzegać je jako narzędzia analizy odmienności i różnic. Kiedy przeciwstawiono tradycyjnej historiografii, traktowano ją jako terapię i sposób na udzielanie głosu tym, których historia go pozbawiła. Zwrot ku pamięci, zdaniem Domańskim, można zatem wiązać z potrzebą niepodległej przeszłości, a jej źródłem staje się literatura świadectwa, przez które przemawiają głosy uciskanych. Ostatni już punkt mówi o tym, że zmiana nastawienia wobec pamięci, jaka dokonała się w drugiej połowie XX wieku, nie tylko dała dyskusji pamięci możliwość opowiadania o przeszłości, ale w jakiejś mierze wiarygodność dyskursu historii została uzależniona od trudności z obrazem przeszłości obecnym w ramach dyskursu pamięci. Konsekwencje ze współczesnej historiografii podkreśla się coraz mocniej rolę pamięci, a w efekcie także znaczenie przekazu ustnego jako istotnego świadectwa przeszłości. Jakby na podsumowanie tych konkluzji warto chyba zwrócić uwagę, że próby zmiany nastawienia do relacji ustnych sprowadzają się często do ukazywania słabych punktów czy krytyki
tradycyjnych koncepcji źródła i związanych z nimi klasyfikacji, odnoszących się do wiarygodności czy obiektywności. Wydaje się jednak, że podkreślanie słabości pisanych źródeł historycznych nie wyjaśnia, dlaczego historycy zakładają, znaczy tak, a nie inaczej waloryzują źródła pisane i ustne, że jedne pisane są wartościowsze i bardziej wiarygodne od drugich relacji ustne, a przede wszystkim niewiele nam powie przyczyna takiego stanu rzeczy. Ewentualna zmiana nastawienia do świadectwa przekazu ustnego wydaje się możliwa w sytuacji, gdy zamiast wskazywać podobne jak relacje ustnych słabości źródeł pisanych, spróbujemy raczej określić te obszary zainteresować przyrób badaczy historyków, których penetracja jest możliwa dzięki relacjom ustnym.